Autorem jest Bożek H. Bożek ma 9 lat. Kiedy dorosnę, chcę być taki jak ty i chyba obrałem właściwy tor. Łapiesz? Tor. Bo konie biegają po torach, a ty jesteś koniem i ja nim jestem. Załapałeś? Czy załapałeś mój żart o torze? Dobra, to się ciągnie przez całą stronę. Powinienem mu odpisać, że załapałem? I dalej, mam do ciebie pytanie. Jestem dobrym dzieckiem i lubię się bawić i lubię chodzić do szkoły, ale czasami jest mi smutno. Co robisz, kiedy jest ci smutno? A, jak proszę, być... wielki ogier znów idzie się włóczyć ze swoimi klaczkami. Ha! Co miało zrobić wrażenie? Też umiem stłuc talerz obiadowy. Ha! To jest talerz sałatkowy, wieśniaku. Co? Myślałem, że te są sałatkowe. To są spodeczki. A po co nam te spodeczki? Przecież nie pijemy herbaty. One wchodzą w skład zastawy. Ach tak? To ja wychodzę z tego składu. Zrozumiałaś? Może chodzi o innego sekretariata. Nie siedź tak blisko telewizora. Będziesz przez to okrutny. Wiesz co? Byłam prześliczna, zanim zaszłam w ciążę. Wiem to. Zniszczyłeś mnie, Bożak. Wiem to. Lepiej, żebyś wyrósł na kogoś wielkiego. Odpłacisz tym za wszystkie swoje winy. Wyrosnę. Okej, koniec bycia supermamą. Idę schować ojcu tabletki na serce. Ogłupiaj się dalej przed tym swoim telewizorem. Po pierwsze, musisz uwierzyć, że zmiana jest możliwa. Musisz codziennie sobie powtarzać. Potrafię się zmienić i się zmienię. Potrafię się zmienić i się zmienię. Głośniej. Potrafię się zmienić i się zmienię. Wciąż nie dosłyszałem. Przecież jesteś audiobookiem. Mam zupełnie nowe nastawienie. To powinna wyrażać twoja twarz, kiedy mijasz się z przechodniami. Nazywamy to podejściem z JEB. ZJEB. Zobacz, jak emanujesz boskością. Zobacz, jak emanujesz boskością. Tak, bardziej w prawo. Nie, w sceny prawo. To teatralny żargon. Znaczy, w lewo. Jestem aktorem. Nie. Bożak, dlaczego się obudziłem na podjeździe? Pozbyłem się starej kanapy, Todd. Kiedy na niej spałem? Kanapa jest metaforą mojego przeszłego podejścia. Mój audiobook powiedział, że muszę się pozbyć balastu, jak starej kanapy. Ty, zaraz, a może mu chodziło o starą kanapkę? Ale i tak myślę, że mogłeś mnie najpierw obudzić. Todd, nikt nie potrafi cię obudzić. Ty musisz obudzić się sam. Nie wiem, czy mogę zaufać temu wynalazkowi. Wiesz, chyba pójdę spać w furze. O, chyba ktoś tu potrzebuje razu. Razu? R-A-Z. Skrót od raźny akt ZNN. ZNN? Zupełnie nowe nastawienia, nic nie nadążasz. Nastawienie to skrót od niezwykły akt... Czy wywaliłeś też moje rzeczy? Gdzie jest moja kochana torba? Doceniam cię. Hashtag przyjaciele po to są. Hashtag zjeb.